Już zaraz chwileczkę, że tylko musimy tutaj formalnie, bo wtedy całe, szanowni państwo, jeszcze całe uzasadnienie się zmieni wtedy. Jak mówię, chciałbym, żeby w uzasadnieniu również zostało zawarte sformułowanie, że Rada Dzielnicy 16 jest... Tak. Nie. W tytule odstępuje się od... W tytule będzie zapis odstępuje się od zamiaru likwidacji... Nie, zaczynamy, zaczęliśmy w związku z tym, że są goście z 104, do nowego punktu 6. Przepraszam za zamieszanie, ale tworzymy to na gorąco. Zaraz, najpierw musimy po kolei. Dobrze, spróbujemy przygotować tak, żeby był pierwsze, czyli... Od zamiaru. Odstąpienia od zamiaru. Likwidacji szkoły. Tak to będzie w tytule. Teraz paragraf pierwszy. Otrzymuje brzmienie. Otrzymałby brzmienie, wnioskuje się o odstąpienie od zamiaru likwidacji szkoły polskiej nr 104. Teraz pani rodzic, prawda, proponowała tutaj, żeby w paragrafie drugim jednak ująć tutaj tak, ten podział szkoły przeszkolnej. Tak, to jest taka sprawa, że miejski, z którym rozmawialiśmy, to właśnie ten argument, że mogą być w przedszkole z dwóch, a mogą być w ogóle z dwóch. Więc jeżeli byłoby to bez tego punktu, no to mogliby nam to odrzucić. Ale ja słyszałem odwrotnie, że utworzenie, że tak powiem, przedszkola wiąże się z tym, że trzeba dostosować tą placówkę do tego i wtedy to jest jakby zwiększanie wydawania środków na daną placówkę niż szukanie oszczędności. Nie wiem, czy byśmy sobie jeszcze nie planowali. Proszę bardzo. Proszę Państwa, chciałbym zaprosić o tę sprawę. Proszę Państwa, bo ja też tak powiem na ten temat informowałem i wydaje mi się, tak jak mówił Pan Przewodniczący tutaj, góra rzeczywiście, że potrzebne będą, jeśli będzie to przedszkolny, to będą potrzebne środki na dostosowanie ubikacji. Musi być oddzielne pomieszczenie, oddzielone jednych dzieci od drugich, prawda? I to będą koszty. I czy stać nas też na to, żeby dodatkowe gości robić, prawda? Więc to właśnie tutaj to jest, tu trzeba nad tym się zastanowić rzeczywiście. Ja bym jednak proponował nie wpisywać tego jako drugi paragraf, zostać przy tym pierwszym. W tym momencie, jeżeli by się udało uzasadnieniem napisać, że... Może się okazać, że nie ma pieniążków później na dostosowanie tej szkoły do przedszkola. Może za chwilę się tak okazać. I powiedzą tak, no to skoro nie mamy pieniędzy na to, to lepiej byłoby jednak, żeby tej szkoły w ogóle nie likwidować, by została w takim stanie, jak jest teraz, prawda? Nie w takim stanie, jak jest teraz. Dlaczego mamy nie przewidzieć, że dzieci nagle się zaczną rodzić i będą potrzebne te klasy za 2 lata, prawda? Dlaczego mamy iść w tą stronę, że się nie będą rodzić? Szanowni Państwo, ja myślę sobie tak, żeby uzasadnienie było proste, bo jak wpadniemy w szczegóły, prawda, jak zaczniemy tłumaczyć sobie nawzajem, czy ilość dzieci rośnie, czy maleje, czy ilość pieniędzy jest adekwatna do zaoszczędzonych pieniędzy, do wydawanych pieniędzy, możemy tutaj się zagmatwać. Ja proponuję, żebyśmy tutaj jak najprościej to nasze uzasadnienie zawarli w jakichś dwóch, trzech zdaniach. Tutaj jak powiedziałem,
więcej się pisze, tym więcej później jest problemu, bo każdy się do jakiegoś słowa będzie przyczepiał. Wydaje mi się, że w uzasadnieniu napiszemy, że realizujemy naszą uchwałą postulaty rodziców i mieszkańców dzielnicy 16, aby placówka pozostała w dotychczasowym miejscu. Prawda? Może dodać jeszcze do tego, że nie ma możliwości, aby dzieci z Otniska chodziły do szkoły na przykład 82, przecież nawet nie ma drogi do tego, żeby tutaj przejść, prawda? Proszę Państwa, jeszcze Panie Przewodniczący. Ja przepraszam, ja próbuję to zapisać, to co powiedziałem, żeby mi nie uciekło, bo później, żebyśmy poszli dalej do przodu. Ja bym jeszcze się wrócił, jeśli o to chodzi. Proszę Państwa, ja bym jeszcze może coś takiego dopisał, że za tym, żeby ta szkoła pozostała, jest ten fakt, że budujemy, że razem że budujemy tam halę tą prawda, szkolną, która miała służyć obydwu szkołom, prawda? I jeśli będzie miejsce, to dlatego można o tej hali też wspomnieć, prawda? Że chcemy zostawić, bo skoro budujemy tą halę, to niech służy obydwu szkołom, prawda? Nie tylko jednej. Tutaj mogę bardzo słusznie, ponieważ część radnych miasta w ogóle nie wiedziała, że nasza szkoła mieści się obok trzeciego liceum i że właśnie tu budowana jest sala. Ja rozmawiałam osobiście z jednym z radnych, który powiedział, że no to przecież my o tym nie wiemy, że tam się buduje. No tak, ale się w mieście nie buduje na Pęczki. Nie wiedzą, że szkoła 104 jest obok trzeciego liceum i obok budowy. Proszę się nie dziwić, bo pani wiceprezydent Okońska nie wiedziała, że szkoła na Sławie jest szkołą specjalną, także błagam, likwiduje szkołę i nie wie. Pan się dziwi, radny. Ale nie mam prośby. To znaczy nie, on powiedział, że... Jesteśmy nad uzasadnieniem, mam prośbę. Uzasadnienie i jedziemy dalej. Dobrze? Bo uzasadnienie, tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby było proste, ale żeby zawierało wszystko, żeby Państwo wiedzieli, co, za czym głosują radni. Piękniejsze poprzedane demokratyczne, że ta liczba przedszkolu obecnie jest większa niż w klasach pierwszych. Jeszcze raz proszę powtórzyć. Te dane demograficzne, że liczba dzieci w rocznikach przedszkolnych jest wyższa niż w rocznikach szkolnych, więc że ta szkoła po prostu będzie potrzebna. Może można by było tak zrobić, że obowiązek szkolny dzieci sześcioletnich spowoduje, prawda, zwiększoną ilość. Tak, można w tą stronę, to może w tą stronę lepiej pójść. Ale to jest istotne, że te młodsze roczniki, które jeszcze są dopiero się mają patrzy na ten rok i one są liczniejsze od tych obecnych obowiązek szkolny wszystkich dla dzieci sześcioletnich. Powoduje obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich powoduje zwiększenie ilości dzieci w szkołach podstawowych. I tutaj chciałem zawrzeć jeszcze jedną rzecz, która wydaje mi się potrzebna. Mam prośbę, żeby radni ważna dlatego, że Rada Dzielnicy 16 stoi na stanowisku, żeby nie likwidować żadnych ze szkół, z terenu podstawowych oczywiście, z terenu dzielnicy 16. I takie zdanie chciałbym też w uzasadnieniu zapisać, żeby nie było podejrzeń odnośnie tego, że broni się jedną kosztem drugiej. Tak jak powiedziałem, na każdym spotkaniu z rodzicami mówię, że nie możemy dzielić tutaj placówek. Placówki mogą się dzielić na placówki z lepszą ofertą i gorszą, a nie na te, które mają poparcie radnych i nie mają. Uważam, że to nauczyciele i dyrekcja szkoły walczy o to, żeby oferta szkoły była na tyle atrakcyjna, żeby ilość dzieci była na tyle wystarczająca, żeby tą szkołę uczyć. Prawda? I uważam, że tutaj takie zdanie, które by było zawarte, że Rada Dzielnicy jest to może tak, ponadto uznaje się za zasadne utrzymanie szkół podstawowych na terenie dzielnicy 16 i odstąpienie od zamiaru likwidacji, ale to wydaje mi się, że się tutaj musimy troszkę zmienić. Tak, może tak jak powiedziałem przed chwilą, Rada Dzielnicy z
stoi na stanowisku? Czyli data 1916 stoi na stanowisku nielikwidowania szkół podstawowych na jej terenie. Ja może odczytam cały projekt uchwały. Ja jeszcze jedną uwagę, jeśli mogę. Tak, proszę. Bo ja zwróciłem uwagę, że w uzasadnieniu o zamiarze likwidacji są po prostu błędy. Ale przeszanowni. Ale nie, w tym, które podpisała pani decyzja do końca, są błędy. Takie zupełnie podstawowe, że wpisano tam, że w szkole jest 19 klas, a faktycznie jest 16. Tam jest szereg takich błędów. Ale ja bym teraz nie naprawiał tego, bo weszlibyśmy, że tak powiem. Ale później rozmawiałem z jednym z ważnych radnych platformy w Radzie Miasta. Powiedziałbym, że tam jest więcej takich błędnych danych. No ja nie wiem, co o tym myślę. No. Ja też panu nie będę podpowiadał. W każdym bądź razie ja bym przeczytał cały projekt uchwały. W tytule będzie w sprawie wniosku o odstąpienie od zamiaru likwidacji szkoły 104. Tytuł. Paragraf uchwała zostaje ta sama, radna. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Wnioskuje się o odstąpienie od zamiaru likwidacji szkoły podstawowej nr 104. Osiedle Wysokie. Osiedle Wysokie 7 w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I w uzasadnieniu. Uchwała dzielnicy realizuje wnioski rodziców i mieszkańców dzielnicy 16. Obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich spowoduje zwiększenie ilości dzieci w szkołach podstawowych. Rada dzielnicy z 16 stoi na stanowisku nielikwidowania szkół podstawowych na jej terenie. I to by było, wydaje mi się, takie kompendium. Szczerze, nie chciałbym tutaj, bo korelacja, że tak powiem, tutaj z tą halą może być, nie wiem, czy znacząca. Także ja bym proponował, żeby tutaj bez względu na salę gimnastyczną, to jak powstanie, czy nie, bo jak powstanie, to naturalną rzeczą będzie, że będziemy szukać części wspólnych. Ale uważam, że to, co żeśmy napisali, jest neutralne i nie chciałbym tego uzależniać od liceum, bo liceum do szkoły podstawowej ma się tak sobie. Oczywiście tak. Także... Panie przewodniczący, ja jednak tutaj chciałbym do tego wnieść wniosek swój, taki, żeby jednak tą halę ująć. Dlaczego? Uzasadnić. Dlatego, że proszę Państwa, to po co nam ta hala, jak komu ona będzie miała służyć? Mało boisk, mamy cały czas dwa stadiony w Krakowie. Tych boisk jest mnóstwo. No nie budujmy stadionów tylko i boisk, prawda? Tylko zróbmy, jeśli budujemy z myślą dla dwóch szkół, no to dlaczego mamy teraz pomijać to? Jeśli nie ma szkoły, to po co nam ta hala w takim razie? Ja głosowałem za tą halą, bo byłem tu przekonywany przez pana przewodniczącego, że jest budowana między innymi przede wszystkim dla tych dwóch szkół. I oczywiście jak będzie miejsce jeszcze dla innych, to dla innych. No to skoro dla dwóch szkół, to proszę bardzo, jeżeli szkoła 104 znika, to hala nie samo znika, no to co nam ta hala? Zresztą pani wiceprezydent mówiła, że pana przewodniczącego upominała, że po co ta hala tam jest potrzebna. Na tym spotkaniu, na którym też mi chcecie. Panie radny, nie mieszajmy dwóch rzeczy i bardzo bym prosił nie wprowadzać tutaj bałaganu, dlatego że hala powstaje jako narzędzie do pracy przede wszystkim dla liceum numer 3. I to od początku mówiłem, że staramy się zabezpieczać warunki do normalnej nauki dla liceum numer 3. Będzie ta hala również spełniała funkcję sali, która będzie wykorzystywana przez społeczność mieszkańców Bieńczyc, jak również okolicznych szkół, do tego, czego same nie potrafią, nie mogą zrobić, bo nie mają takiego pomieszczenia. I bardzo proszę nie używać słów, które tutaj jakby wprowadzają taką rzecz, że jeżeli 104 będzie zlikwidowana, to salę też, bo to ma się nijak. I uważam, że tutaj nie należy tego łączyć, bo to nie ma żadnego związku. Oczywiście to wcale nie znaczy, że szkoła 104 nie będzie mogła korzystać z tej sali, bo naturalną i tak jak powiedziałem, moją intencją jest to, żeby ta sala pomagała w procesie edukacyjnym wszystkim placówkom wokół tej sali. I to jest intencja. Nie ma ani jednej takiej hali, która by spełniała tę rolę w dzielnicy 16. I dlatego nie chciałbym tego wiązać, bo to nie ma znaczenia. Ona i tak będzie służyć, i tak będzie służyć.
Panie Przewodniczący, zgadza się, że będzie służyć, ma Pan rację, tyle tylko, że jednak byłby to dosyć silny argument. Pana stać. Tak, moim zdaniem dość silny argument, że skoro hala miała być dla dwóch szkół, budujemy halę, to proszę bardzo, to w takim razie niż... Proszę Pana, jeżeli hala nie powstanie, to za czym to będzie argument? Za oszczędnością, proszę Pana. Tak. No. Za oszczędnością. Ja zamykam się. Ja mam pytanie, czy ktoś jeszcze w sprawie naszego, że tak powiem, proponowanego tutaj wniosku, czy chciałby coś jeszcze mówić? Ja jeszcze jedno zdanie, że wdrożony program naprawczy przyczynił się do poprawy wyników ekonomicznych szkoły. Bo taki program został wdrożony, jest poprawny. Chciałam powiedzieć, że została nas w projektu, dokładnie wliczyłam budżetu, zostało 825 tysięcy złotych. Projekt nie robi szkoły, proszę Państwa, żeście mieli pełną świadomość. Powiem księgowość w naszym ZEO i było 1 900 000, 825 tysięcy zostało. To twierdzę, że to jest... Przepraszam, milion złotych zostało? No prawie 825 tysięcy zostało. Szkoła już nie wydała tych pieniędzy, to za budżet został zaproponowany. Że to jest dla mnie abstrakcja, jak takie pieniądze? Proszę Państwa, mówiąc z tym, że w sumie są wszystkie media, są wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, jest 13. pensja i są odprawy. Bo de facto szkoła, która podjęła program naprawczy, to jest wrzesień, październik, listopad, to są 3 miesiące, ludzie dostali pieniądze. Tak wypracowali te 3 miesiące. Czy mogę zapisać tutaj w momencie, kiedy... Obowiązek szkolny dla dzieci 5-6-letnich, jak Pani zaproponowała, spowoduje zwiększenie ilości dzieci w szkołach podstawowych i tutaj szkoła podjęła program naprawczy. Który przyczynił się do poprawy wyników ekonomicznych, do obniżenia kosztów jednostkowych nauczania. Kosztów utrzymania szkoły może, tak? To jest, no, obliczają to na koszty nauczania jednego ucznia. To są koszty jednostki. Który teraz, który przyniósł już oszczędności wysokości? To właśnie pisałam, że Czyli mamy już tutaj przepracowane uzasadnienie, tak? To najładniejsze, najniższe, czy taki mógł być tak samo. Ja przepraszam, bo nie czytam to uzasadnienie i jeżeli coś mogę, to... Proszę bardzo, tak, co zwiększy ilość oddziałów. Program naprawczy. Tak, kosztów utrzymania. Program naprawczy, który przyniósł poprawę wyników ekonomicznych. Który przyniósł poprawę. Ponad 800 tysięcy. Znaczy, rzeczywiście te media, no, rzeczywiście jakieś było, patrzyliśmy troszeczkę inaczej. No, dokładnie jest rozpisane na media, no, musiałabym podejść teraz. Oszczędności, tak? Tak. Powiem szczerze, że ja z taką oszczędnością się zmniejszenie kosztów ewentualnie. Na koniec, Panie Przewodniczący, na koniec roku szkolnego, proszę, roku obliczeń kalendarzowego, 20 tysięcy, które nie zapłaciło miasto, szkoła miała. I te pieniądze poszły. Miasto przejęło. Nigdy nie była szkoła zadłużona. Okej. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś uwagi do oszczędności, chyba trzeba dodać, bo to tylko lubią oszczędności. Tak, oszczędności. Wydaje mi się, że wypracowaliśmy wspólną uchwałę. Znaczy mam jeszcze 5-6 lat, to jest sformułowanie.
obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich oraz obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5-letnich spowoduje zwiększenie ilości szpitalnych. Bo 5-latki nie idą do szkół, ale muszą iść do przedszkoli. Jako oraz obowiązek przedszkolny. Oraz obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla 5-letnich. Oraz obowiązek przygotowanie, jak to pani powiedziała? Obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich oraz obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5-letnich. I reszta jest tak? W techniku nie chodzi. Może tak być? Powoduje zwiększenie ilości dzieci w szkole. To jest szkole. To jest tylko dla naszej dzielnicy, czy to jest jakaś tendencja do całego miasta, bo do naszej dzielnicy to wiemy. Dla miasta też. Albo przepraszam, ja bym może nie ma tego w szkołach podstawowych, przepraszam. Przepraszam. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że my w kolejnym akapicie mówimy o szkołach z terenu dzielnicy 16. Czyli generalnie jakby uzasadnienie jest takie, że nie tylko w 104 będzie więcej, tylko również i w innych. Czyli ja bym tych szkół, w szkołach podstawowych nie zmienił. Dobrze? Potraktuj. Nie, ja myślę, że... To jest tyle na pytaniu na dzielnica 16. Dobrze? Czy, szanowni Państwo, czy jeszcze coś do tego, bo będziemy przechodzić do głosowania? Czy ktoś jeszcze chciałby tutaj... Ale uchwała powinna wyraźnie mówić, że Rada Dzielnicy stoi na stanowisku utrzymania szkoły 104. Tak, tak. Mam prośbę, żeby ewentualnie na troszkę uchylić okno, jak można powiedzieć, że nie jest za ciepło. Dobra, kończymy? Powinno być na pytanie, dlaczego my o tym mówimy, nawiązanie do druku 1102 Rady Miasta. Ale wydaje mi się, że tutaj napisane jest, wnioskuje się o odstąpienie od zamiaru likwidacji i to jest w tym momencie równoznaczne z tym. Numer likwidacji, ale możemy tutaj dopisać, ale jest to konkretne, tutaj mówimy o konkretnym, że tak powiem, nie ma innego wniosku odnośnie likwidacji, jest tylko jeden. Bardzo bym prosił, tutaj akurat nie ma co się, że tak powiem, doszukiwać jakichś postępów, bo więcej szkół 104 nie ma na terenie dzielnicy i to jeszcze na wysokim. I na wysokim. Także jesteśmy... Jeszcze ja na tej. Czy nie powiem, że to jest powiązane. Ale my nie mamy tego druku numer 2. A nie, my nie mamy. Szanowni Państwo, ja myślę, że tutaj to akurat nie ma znaczenia, bo jest jeden ruch odnośnie likwidacji szkoły 104, także wydaje mi się, że to akurat nie jest to konieczne. Wydaje mi się, że w uzasadnieniu jest wszystko to, co tutaj Państwo proponują. Jeżeli nie ma więcej uwag, zamykam dyskusję na ten temat. Przechodzimy do głosowania. Ale dobrze, znaczy zapytać tutaj. Ja przepraszam, panie radny. Bo tak to nie skończymy sesji, jak będziemy rozmawiać w ten sposób. Bardzo bym prosił, jak jest ale zamknięta jest dyskusja. Ja wiem, ale ja nie wiem, czy są zadowoleni z tej uchwały. Ale wie pan co, to proszę zapytać po sesji, dobrze? Ale będzie głosowanie, tak chciałbym wiedzieć, czy są zadowoleni, czy nie. No bo nie panie radny, jeszcze raz proszę, mamy tutaj porządek 11 punktów, chciałbym, żebyśmy go dzisiaj zakończyli, dobrze? Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Sformułowanie śmieszne. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu?
również nie widzę. Więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji szkoły nr 104. Czyli jedną uchwałę mamy za sobą. Przechodzimy do kolejnej uchwały. W sprawie wniosku o przekształcenie zespołu szkół ogólnokształcących. To znaczy, jeżeli Państwo ze szkoły 104 chcą zostać, bardzo proszę, możecie zostać jeszcze dalej. Dziękuję. Generalnie przechodzimy teraz do kolejnego projektu uchwały w sprawie wniosku o przekształcenie zespołu szkół ogólnokształcących. I tutaj jest zespół szkół ogólnokształcących numer 16 na osiedlu Niepodległości 19 w Krakowie. Zespół szkół publicznych. I teraz pytanie jest, co mamy przekształcić? Jaka jest propozycja? Panie Przewodniczący, może dowiedzieć. Mamy tam dyrektor zespołu numer 16. W związku z zamiarem likwidacji całego zespołu numer 16, który tam się ukazał 24 grudnia ubiegłego roku, cały zespół, czyli wszyscy nauczyciele wraz z dyrekcją, wraz z wszystkimi rodzicami. Zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby tutaj szkołę uratować. Proszę Państwa, rzeczą oburzającą było to, że w uzasadnieniu tej uchwały, albo w sposobie realizacji tej uchwały, był zapis, że młodzież całego zespołu zostanie rozdzielona na wszystkie szkoły Nowej Kłódy. Mimo, że nie na wszystkie, tylko na kilka szkół Nowej Kłódy. Bardzo temu pomysłowi sprzeciwili się rodzice i sami uczniowie, tłumacząc tak, że w tym momencie będzie rozwijać się tą społeczność uczniowską, którą zbudowaliśmy od samego początku. Wraz z rodzicami, wraz z nauczycielami zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby temu zapobiec. I zdecydowaliśmy się, że przekształcimy swój zespół, czyli znajdziemy inny organ prowadzący. Zwróciliśmy się z pismem do Wyższej Szkoły imienia Bohdana Jańskiego o przejęcie naszej placówki i tutaj Wyższa Szkoła pokazała aprobatę, wyraziła chęć przejęcia całego naszego zespołu. Czym to bezpośrednio owocuje? A tym, proszę Państwa, że szkoła zostaje w tym samym miejscu, uczniowie zostają w tym samym miejscu, pracownicy zostają w tym samym miejscu, a zmienia się tylko i wyłącznie organ prowadzący. I nie ma tutaj protestów, jeżeli chodzi o rodziców, nie ma protestów, jeżeli chodzi o uczniów i rodziców. Ja tutaj bym bardzo prosił może przedstawiciela przyszłego programu, ewentualnie prowadzącego, o kilka słów na temat szkoły, bo to jest ważne, że tak naprawdę ja przynajmniej mówię, że Rada Dzielnicy 16 stoi na stanowisku, aby ta edukacja u nas nie tylko trwała na zasadzie wegetacji, ale również się rozwijała. I ja mam nadzieję, że Państwa, przejęcie przez Państwa szkołę spowoduje nie tylko utrzymanie szkoły, ale może i rozwój. Tylko jaką Państwo mają taką koncepcję swoją prowadzenia tej szkoły? W kilku zdaniach by Pan Dyrektor ewentualnie przedstawił. Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Woska, jestem dyrektorem Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bohdana Jańskiego. Nasza uczelnia jest uczelnią w sumie w tej chwili już z 20-letnim stażem, tak, z tradycjami. Jak na uczelnię publiczną to jest dosyć dużo, bo jesteśmy w sumie jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która powstała. To jest dosyć duża organizacja tak naprawdę, ponieważ działamy nie tylko w Krakowie, ale także w Warszawie, Elblągu, Chełmie, Łomży, Opolu, Zabrzu oraz Szczecinie, więc swoją działalnością uczelnia obejmuje jednak dosyć duży kawałek Polski, jednocześnie kształcimy na studia z pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studia podyplomowe. Prowadzimy także liceum, to też jest ważne, i prowadzimy także gimnazjum. Gimnazjum jest prowadzone w Łomży, natomiast w Łomży jest prowadzone liceum oraz gimnazjum w Krakowie. Czyli powiedzmy sobie, że jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o tą
szeroko rozumianą edukację mamy i mam też nadzieję, że uda nam się te jakieś pozytywne, dobre rozwiązanie przenieść właśnie też na, tutaj na ten zespół szkół, w którym upatrujemy dosyć duży potencjał tak naprawdę i który wydaje mi się, że będziemy mogli tutaj staraniem też obecnych tutaj dyrektora, ale nauczycieli, a też naszym jakimś doświadczeniem, żeby to rozwijać. Nie ukrywam, że my mamy tą chyba przewagę nad innymi jakimiś, powiedzmy sobie, potencjalnymi fundacjami. Proszę też pamiętać, bo to już istotne, uczelnia w Polsce tak naprawdę jest instytucją bardzo zbliżoną do fundacji czy stowarzyszenia, gdyż jest to instytucja non-profit. Tak? My jesteśmy organizacją nastawioną, nie nastawioną na zysk. No, często się zapomina, w Polsce niestety tak się poukładało, że uczelnie czasami są odbierane prywatnie, oczywiście jako pewnego rodzaju taka instytucja do robienia pieniędzy, a tak naprawdę wcale tak nie jest. Uczelnia w Polsce jest instytucją non-profit. No i no cóż, no, tutaj dostaliśmy też taki sygnał pana dyrektora, że jest taka sytuacja, to państwo wiecie, jak to jest trochę w Krakowie, jeśli chodzi o zamykanie tych szkół. My chcemy się podjąć takiego wyzwania tak naprawdę. Wydaje nam się, że jesteśmy instytucją na tyle stabilną i na tyle mocną, że możemy te szkoły tutaj obydwie rozwijać, bo tak jak mówię, taki jest nasz cel. Cel jest taki, aby szkoła przestała martwić się o uczniów, tak? tylko może w pewnym momencie zaczęła się martwić, żeby to, gdzie tylu tych uczniów przyjąć, tak? Pomieścić. Takim głównym założeniem naszym, bo to na pewno Państwa interesuje, jest to, że szkoła, zarówno gimnazjum, jak i liceum, mają mieć charakter szkół publicznych. Co za tym idzie, są one bezpłatnymi szkołami. Chcielibyśmy też zachować rejonizację, to znaczy w ten sposób rejon, że jesteśmy otwarci tak naprawdę na wszystkich, na całą rzecz. Tak? Czy nie robimy selekcji, bo rzeczywiście jest to. Zdarza się tak, że jeśli tworzą się takie podmioty prywatne, to wtedy wybieramy sobie na przykład najwolniejszą młodzież, która teoretycznie gwarantuje najmniejsze problemy. No akurat to jest też taka specyfika miejskiego, że jesteśmy otwarci i staramy się tak naprawdę, jeśli jest ta młodzież nawet z jakimiś tam problemami, czy na przykład z nauką, czy z podobnymi wychowawczymi problemami, żeby właśnie ich wyciągać, żeby im pomagać i mam nadzieję, że nam się to w jakiś sposób dotyczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Akurat był to temat też rozmowy przed mojej godzin wcześniej, gdzie też jakby starałem się tutaj podkreślić, że przynajmniej mówię moje zdanie w tym temacie, jeżeli mówimy o szkoły, żeby szkoły miały rejon, jeżeli nieformalny, to nieformalny zapisane może w regulaminie szkoły, ale przyjmowały dzieci z najbliższego otoczenia przede wszystkim, bo ona ma służyć tutaj lokalnie. Jeżeli jest na tyle miejsca i na tyle, że tak powiem, możliwości lokalowych w szkole, przyjmujemy całą resztę. No i pracujemy przede wszystkim nad ofertą. Dla mnie bardzo ważne rzeczy są tutaj, które pan dyrektor powiedział, publiczna i nieodpłatna. To jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy przede wszystkim dbali o to, o tą młodzież, która jest tutaj, no nie jest zamożna w tej części Krakowa i trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, prawda? Mają państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Radny Tomek Szef. Ja mam pytanie odnośnie poziomu nauczania, jaki państwo będziecie gwarantować. Macie państwo liceum, tutaj pan dyrektor wspomniał. Czy jest jakaś informacja, jaka jest zdawalność matury? I drugie pytanie odnośnie szkoły wyższej. Jest taki ranking szkół wyższych. Czy państwo się na jakimś miejscu pracujecie? Powiem szczerze, że szukałem, warszawską szkołę znalazłem, ale w Krakowie nie. Także taką informację bym prosił. Nas pan nie znajdzie osobno z tego względu, że jeśli chodzi o ranking szkół wyższych, z tego względu, że my jesteśmy wydziałem zamiejscowym. To jest, to chwilę by mnie zajęło to wytłumaczyć specyfikę prawną, tak? Organizacja uczelnia nie ma samodzielnej osobowości prawnej, tak? Nie mamy na przykład zagadników,
Natomiast posiadamy osobną zgodę na uruchomienie kierunków, co tak naprawdę jest bardzo ważną rzeczą przy uczelniach, osobną kadrę, tak zwane minimum kadrowe i gros rzeczy, które musimy wnioskować do Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, wnioskujemy, jakbyśmy byli osobną uczelnią, tak? Natomiast z punktu widzenia organizacyjnego, z punktu widzenia na przykład właśnie NIK, SEGON, tak? Finanse, to jest zdecentralizowane, czyli jakby nazwa uczelni Szkoła Wyższej nie mogę mówić. Nie ma zapisania w Krakowie, Warszawie czy Opolu. To jest to, co jeśli chodzi o zdawalność matury. No to przez ostatnie 3 lata, z tego co pamiętam, bo jeśli chodzi o wcześniejsze, to musiałbym sięgnąć, to ta zdawalność jest na poziomie 100%. Natomiast niestety, tutaj się przyznaję, 100% osiągamy dopiero, to znaczy co roku jedna osoba nie zdaje w pierwszym terminie. I na to tutaj wiem, że dyrektor zawsze tak liczy, żeby że w końcu mu się uda, żeby było pełne 100%. To jest, wydaje nam się jednak, wysoki, dobry wynik. Tak, odpowiedź. Dziękuję bardzo. No, wystarczy. Dziękuję. Kto jeszcze ewentualnie? Proszę, radny. Ja mam pytanie o kadrę. Czy to jest wydzielona kadra do nauki na średnim poziomie, czy są to może wykładowcy z Państwa uczelni, którzy też będą prowadzić zajęcia? Jak ten kadr będzie? Dobre pytanie. Wie Pan co, no, my akurat jesteśmy tutaj dzisiaj, wcześniej mieliśmy spotkanie z Radą, z Gronem Pedagogicznym Zespołu Szkół. Oczywiście, że często bywają takie plany, żeby kadra ta akademicka prowadziła zajęcia licealistów, ale myśmy jeszcze coś takiego nie zrealizowali, bo kadra trochę się czasami przed tym zdryga, nie do końca tak chętnie. Może moglibyśmy coś takiego wprowadzić, natomiast tu wszystko zależy w jakim obszarze. Ja tu widzę jedynie tak naprawdę obszary, na przykład nauk o przedsiębiorczości, tak, bo my prowadzimy tu nawet zarządzanie. Natomiast ja powiedziałam, że też Panu chodziło o tą kadrę obecną, tak, w szkole. No to powiem tak, użyłem takiego sformułowania, że my nie mamy gabinetu cieni, jeśli chodzi o nauczycieli. Wydaje nam się rzeczą taką po prostu rozsądną, żeby jeśli będzie nam dane prowadzić tą placówkę, oprzeć się na obecnych tutaj w tej chwili pracujących nauczycielach. Natomiast jeśli chcemy, aby ta szkoła się rozwijała, żeby ta szkoła była konkurencyjna i żeby młodzież się tutaj garnęła, to my stawiamy na to, żeby pracowali tu odpowiedni ludzie. Tak? Czyli jednak ja mam takie postrzeganie szkół na różnym poziomie. W olbrzymim stopniu zależy to postrzeganie szkół od właśnie kadry tutaj zatrudnionej. I chcielibyśmy, to też przekazałem tam nauczycielom, że ten pierwszy rok będzie pewnego rodzaju takim okresem weryfikacji. My nie zamierzamy przyjść i powiedzieć tak, wszyscy rezygnujcie, bo my mamy swoje. Nie, chcemy się oprzeć na tych nauczycielach, którzy tutaj pracują, ale z czasem też jakby, żeby pracowali najlepsi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie liceum 36. Rada Dzielnicy 14 Czyżyny podjęła swoją uchwałę w sprawie połączenia 30 liceum z 36. I czy nie lepsze byłoby takie rozwiązanie połączenia akurat tych dwóch szkół? Jak pan dyrektor mógł tak samo powiedzieć w tej kwestii, czy wypowiedzieć się, czy akurat nie byłoby lepsze rozwiązanie tak samo dla mieszkańców i dla uczniów połączenie tych dwóch szkół? Odpowiadając na Pana pytanie, ja poruszyłem ten temat na spotkaniu, takie specjalne spotkanie podczas ferii zorganizowałem i te dwie propozycje były tutaj mocno dyskutowane. I muszę powiedzieć, że tylko jedna osoba była za połączeniem, tylko jeden nauczyciel był za połączeniem z 30. Tutaj też odpowiadając Panu na pytanie.
Rozmawiając tutaj z panami dyrektorami właśnie z wyższej szkoły, mam zapewnienie, że większość tych nauczycieli, właściwie wszyscy ci nauczyciele, którzy pracują na pełnych etatach, dostaną zatrudnienie w szkole właśnie pod patronatem Jańskiego. I no to jednak bardziej przekonuje moje grono pedagogiczne do właśnie takiej, a nie innej opcji. Tutaj znakomita większość nauczycieli i znakomita większość rodziców chce właśnie takiego przekształcenia. Nie wszyscy, tutaj podkreślę to, nie wszyscy gimnazjaliści przeszliby do zespołu nr 14. No, doskonale Państwo sobie zdajecie sprawy z konfliktów między klubami. No, moi gimnazjaliści jasno i otwarcie powiedzieli, oni po prostu boją się iść do zespołu nr 14. My za Krakowem, przepraszam, że użyję takiego określenia, oni za Wisłą albo na odwrót, bo to jest konflikt. Dzieci powiedziały, że po prostu boją się iść na to osiedle. Więc no stąd decyzja Rady Pedagogicznej taka, a nie inna. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zabrać głos? Ja z mojej strony również chciałbym powiedzieć, że dla miasta jest to też oszczędność. A na czym polega oszczędność? Że placówka, która zostaje zlikwidowana, bo taka jest kolejność, musi być zlikwidowana i utworzona na nowo. Oczywiście wtedy się podpisuje umowę z miastem o przekazaniu mienia, czyli mówimy o budynku. Szkoła tworzy nową szkołę albo jakiś oddział, prawda, w strukturach swojej własnej i ten budynek jest przekazywany. Na ile lat nie wiem, bo różnie. W każdym razie zaczynając tutaj od palotynów chyba na 50, teraz na 25 czy 20 siostry salezjanki, tutaj nie mam pojęcia, ale to są rzeczy do wynegocjowania. Wydaje mi się, że okres poniżej 20 lat nie wchodzi w grę, bo człowiek nawet nie jest w stanie jakby uzupełnić tych braków, które do tej pory powstały w tej szkole. Mówimy o remontach, o infrastrukturze i tak dalej. Aczkolwiek to Wydział Skarbu będzie decydował o tym, nie Rada Miasta. Ale tak jak powiedziałem, wtedy miasto przestaje włożyć dodatkowe środki na remonty, bo szkoła będzie musiała z własnych środków, czyli z tych subwencji, czy dodatkowych wyrównawczych, sobie poradzić z tym tematem. Czyli de facto chciałbym podkreślić, że to likwidowanie tej szkoły jest szansą dla tej szkoły, żeby ona mogła dalej się rozwijać. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to tylko przejdę tutaj do projektu uchwały, który Państwo mają przed sobą. Wnioskuje się o przekształcenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w osiedle Niepodległości 19 w Krakowie. Zespół Szkół Publicznych i teraz pytanie jest, co tutaj dopisać? Imieniem Jańskiego? Może imienia Bogdana Jańskiego. Imienia takie rozpoznawane. Ja bym wyprosił pełną Bogdana. Bogdana, tak. Oczywiście. Będzie sprawdzał, a to jest znaczona nazwa. Oczywiście. Bogdana. Bogdana czy Bogdan? Bogdan. Widzenia. Dziękuję Państwu. I w uzasadnieniu przekształcenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w szkołę prowadzoną przez i tutaj księdza Mariana Kiego, czy to jest poprawnie? Tak jest, przepraszam? Bo tutaj tak powiedziałem, pisałem, ale chciałbym, żeby to było skonsultowane. Proszę zaproponować. Czy lepiej jest to? To się zaraz zamknie. To drugie skrzydło do góry. Tak jest. Antybiotyk za to. Klimatyzację trzeba zamontować, naprawdę. A wnioskowałem to, co? Dokładnie. Pieniądze publiczne trzeba na coś wydać. Bardzo szczegółowo, bo tak naprawdę wydaje mi się, że samą myśl się zapisała, że się wydaje. Na się jeszcze. To jest prawda. Nie, jadę. Ale mam prośbę. Zespół szkół publicznych. Prowadzą.
Teraz wyższą szkołę? Szkołę wyższą. Najpierw szkołę wyższą. Wyższą. Niżej jest to imienie. Co to niżej? Szkoły. Jeszcze niż. Wyższą. Zarządzenia. Imienia w ogóle jest niżej, to jest napisane. Teraz można wszystko ten usunąć z imienia. Prowadzono to zostawić przed momentem. Teraz usunąć do momentu, usunąć do im. Ono to. Tak, tak, tak. Ten cały kawałek można usunąć. Ale może byśmy jeszcze, Panie Przewodniczący, napisali jednak o tej społeczności szkolnej, bo to o to chodzi. Czyli pozwoli ustalić społeczność szkolną. To co mamy teraz zbudowane, to co nasze dzieci. Rozumiem intencję, tylko próbuję znaleźć jakieś słowa, które będą. A także. Nie, przede wszystkim, może ekonomię zostawmy później, ale wprowadzenie szkoły przez ten organ pozwoli ocalić społeczność szkolną, może tak. Albo zachować, tak. Zachować. Społeczność szkolną. Uważa pan, że to jest ważne? Tak, to jest. Ja nie zrobię z takiego. Zachować społeczność szkolną. Tutaj może oraz społeczność szkolną oraz wykorzystać realne możliwości budynku, przecinek obniży koszty, tutaj bez tego oraz już tam. Jest ok? Tak mówię, wspólnie, bo ciężko mi było, bo nawet nie znałem pełnej nazwy, ale nie chciałem tutaj zrobić jakiegoś popa. Czy Państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? Jeżeli... Tak, to jest ale to może co obniży koszty? No bo tak, to jest to prowadzenie szkoły. Przez gminę. Tak. Odłożenie będą tak. Płacić słowa. Ja mam teraz takie pytanie, proszę Panie Boże. Czy teraz w danej sytuacji żaden nauczyciel nie straci etatu? Żaden, tak. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie wniosku o przekształcenie gimnazjum, przepraszam, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Zespół Szkół Publicznych prowadzonych przez Wyższą Szkołę imienia Bogdana Jańskiego. Tak? Dziękuję Panom. I tutaj Pan jeszcze ze Szkoły 104. Tak, ja w imieniu rodziców ze Szkoły 104 chciałem Państwu wszystkim podziękować za te wszystkie uchwały popierające nas. No, jest to dla nas ważna sprawa, wiadomo, że to nie zamyka sprawy, bo decydować będzie Rada Miasta. No ale to poparcie za dzielnicy. A ja z drugiej strony chciałem podziękować rodzicom za zaangażowanie takie, jakie Państwo włożyli obronę tej szkoły, godne podziwu i Państwa czas poświęcony tej sprawie. Chcę powiedzieć, trzymamy kciuki, żeby było wszystko tak, jak trzeba. Dziękuję. A i tak od nas. Będziemy na sesji, ja jeszcze będę na komisji edukacji. Dziękujemy bardzo.
palotyny. Tutaj też będziemy mogli pomajstrować tutaj jak trzeba. Ale szanowni Państwo, dwa zdania wstępu. Gimnazjum 50 zostało przeniesione z osiedla Zgody na ulicę Bulwarową. Po prostu znalazło się dzielnice 16. Czego się cieszymy, bo mamy kolejną placówkę oświatową. Aczkolwiek ich, że tak powiem, wysiłek adaptacyjny, ledwo co zakończone sprzątanie i przygotowanie do nowego roku szkolnego. Kolejna decyzja o tym, że zmieniamy albo próbujemy zmienić organ prowadzący. Księża Palotyni, ja myślę, że tutaj i pani dyrektor, i ksiądz powiedzą swoje zdanie na ten temat odnośnie dlaczego tak, co jest powodem takiego przekształcania. I wydaje mi się, że Państwo zadając pytania dowiecie się więcej, jeżeli kogoś coś interesuje. Jeżeli nie, to znowu pomajstrujemy przy uchwale, żeby była taka jak trzeba. Już jest dobrze. No, rzadko się tak zdarza, żeby było tak dobrze. Ale ja jestem otwarty na poprawki, żeby tutaj nie było jakichś... I może ewentualnie oddałbym głos pani dyrektor, później księży dyrektor, żeby w zdaniach powiedzieć, a później ewentualnie pytać, Państwo radni będą pytać, jak będzie coś ciekawe. Grażyna Aleś, dyrektor Gimnazjum 50. My znaleźliśmy się w piwnicy 16 u Państwa radnych, z czego no, początkowo nie byliśmy zbytnio zadowoleni ze względu na stan budynków. Teraz już zaczęliśmy się do tego przyzwyczajać, ale zmiana lokalizacji szkoły spowodowała zmniejszenie ilości uczniów, ponieważ odległość od rejonu szkoły jest dosyć duża i cała społeczność szkoły upatruje tutaj możliwość rozwoju szkoły, zwiększenie naboru poprzez przejęcie szkoły przez księży Palotynów. Społeczność szkoły jest o tym poinformowana od dłuższego czasu. Nie budzi to zastrzeżeń. Tak, dziękuję. Rozumiem, że ksiądz powie o tym, że już planowane było to od jakiegoś czasu, tylko nie było owoców. A teraz jest szansa na owoce. Żeby szkołę podstawową, którą ksiądz prowadzi, jakby uzupełnić o gimnazjum. Tak jest, bardzo trafne uzasadnienie uchwały, którą Państwo przygotowali. Dokładnie od bodajże 6 lat rodzice, którzy proszą o przyjęcie dziecka do naszej szkoły podstawowej, pytają się, a gimnazjum? No to jest to społeczne oczekiwanie i bardzo dobrze by się stało, gdyby to gimnazjum mogło powstać w osobnym budynku, co też rodzice zaznaczają, że zależy im na tym, żeby był taki komfort pracy, jaki jest teraz, czyli żeby dzieci w szkole podstawowej miały osobny budynek, jeśli taka będzie możliwość, a gimnazjum w osobnym, natomiast pod tą samą ręką. A zatem jak najbardziej jesteśmy za. Moi przełożeni wyrazili zgodę na zaangażowanie się w ten projekt, więc jeśli chodzi o księży Palotynów, zdecydowanie tak. Jest to na terenie naszej parafii. Jedna szkoła od drugiej to jest jakieś 5 minut pieszo, więc tutaj też jest bardzo dobra lokalizacja. Rodzice też się cieszą, że dzieci w tym trudnym okresie edukacji, czyli gimnazjum, będą mogły być w miarę blisko domu, bo gro dzieci mam właśnie z tego terenu, przyjmuje i, no i są zadowoleni z naszej oferty na razie. Jak najbardziej jest to spełnienie oczekiwań środowiska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pytania, jeżeli ktoś by z radnych chciał zadać pytanie, czy do pani dyrektor, czy do pana dyrektora. Bardzo proszę. Ja myślę, że tu... Ja tylko chciałem skomentować, że ja bardzo żałuję, że to dzisiaj o tym rozmawiamy, ponieważ mój syn właśnie 2 lata temu skończył tą szkołę podstawową i zresztą miałem okazję, może ksiądz Marek mnie nie pamięta, ale ja raz miałem okazję rozmawiać w jego gabinecie też o problemie. Tak, i ja po prostu uważam, że rzeczywiście jestem za, ponieważ generalnie jestem zadowolony z tej szkoły i
Uważam, że tam szkoła przywiązywała dużą wagę do porządku i do wychowania, czego nie zawsze tutaj w innych szkołach w dobie tych różnych zagrożeń zewnętrznych do końca te szkoły zmieniają. Z tego też byłem zadowolony. Także mam nadzieję, że również te same zasady będą obowiązywać w gimnazjum i tutaj też będą ojcowie Palotyni przykładać wagę do tych samych rzeczy jak na przykładzie podstawówki. Jeżeli tak, to ja jestem za i namawiam też resztę państwa. Rekomenduję pan. Tak jest. Okay. Kto jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? No, chyba ja myślę, że sprawa jest jasna. Bardzo się cieszę. Przepraszam, tam jest jedna literówka tylko. A to będzie kontynuacją. Tutaj podpowiedzią. W uzasadnieniu? Tak, tak. I tylko to jedno. Kontynuacją. Przedostatni wers. Resztę wszystko. Kontynuacja. No to zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu. Nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie wniosku o przekształcenie gimnazjum nr 50 publiczne gimnazjum księży Palotyny. I tym samym chciałem powiedzieć, że idziemy w stronę takiej, nie wiem czy zamierzonej, przynajmniej nie przeze mnie, ale połowa pracy będzie przeprowadzona przez organy zakonne albo katolickie. To, tutaj radni z opozycji mówią, że to akurat dobrze, jednomyślność jest, zgoda buduje. Życzymy wszystkiego dobrego, będziemy dalej pilotować to, żeby to było, ja bym powiedział, nie zakończenie, ale rozpoczęcie we wrześniu działalności. To nie całą rzecz stworzymy, to mało przebiwania. Dziękuję bardzo. Wszystko. Szanowni Państwo.